Elubia, z tej strony Promil, a to jest kolejny odcinek z Minecraft ekipy. Ze mną dziś jest Marysia. Hej. Czemu ty niszczysz czyjąś działkę? Bo tu nie mogłam z tego wyjść, no ja z nim. Ale co ty tam w ogóle robiłaś? Nie wiem. Jezu, wyjdź z ulicy, bo cię auto pieprznie. Dobra, widzowie. Także ten. Ostatnio widzieliście odcinek, jak budowaliśmy i architekci dom nasz. I dom wygląda tak. Jest dowale niewielki, jest prześpiękny. Tylko nie ma kilku rzeczy, które musimy dorobić. Czyli mianowicie wejście na dach z mojego pokoju. I jeszcze z innego miejsca. Nie no, chyba z mojego pokoju. I oczywiście komin. No ale nie wiemy jeszcze, gdzie mój pokój, ale dobra. To już sobie pokój wybrałeś. Właśnie nie. Właśnie przed chwilą powiedziałem, ale nie wiemy, gdzie mój pokój, więc dobra. Tak słuchasz. A. Ej, pytanie. Coś ty zrobiła z kosiarką? Że się gdzieś wywiózł. Nie, kosiarka tu była. Dobra. Ja nic nie robiłam. Dobra. Bierz sam. No, wejdź mi z drogi! Bo to jak jeździsz? Jak ty jeździsz. Idź, otwórz bramę. W sensie garaż. Dobra, jedziemy. Zgadzasz, ale kurwa jedzie. O! No do środka musisz iść. Ja pierdolę, jakie to ma. Otwierasz? Poczekaj, bo nie mogę tu znaleźć. O, dzięki. Dobra. Ojej, oj. Nasze pojazdy się tu nie pomieszczą. No nie. Bus będzie na razie nad tym stał. No przyczepa, no co nie wiem. Dobra, chodź po swój samochód i busa. Dobra, bierzemy busika. Dobra, busik. Sium. Ojej, ojej. Ło, wej! Halo, ej, ej. No, no, ej, dobra. Wej, co? Weźmy tego busa. Tu. Dobra. Za co? To za co przepraszasz? Okrzyknęło mi się. No. Ej, weź tu postaw tego busa na tych podnośnikach, podnieś go. Chyba czekaj i postaw go na którymś z podnośników, ale stań tak jak ja, by był w tą stronę. No tak, no postaw. No a dać radę bardziej tak, żeby stał na podnośniku. Dobra, zostaw, zostaw. Dobra. Się nie da. No dobra, to bierzemy rzeczy i wchodzimy. Dobra, zegarek. I mo. Co? Tyle będzie szedł. A co? Zabrałam ten, bo. Dobra, jeszcze mógł szafkę. Dobra, idziemy oczywiście głównym wejściem, bo będziemy chodzić i pokazywać dom. Od razu mówię, też nie wiem, gdzie co będzie pomieszczenie, w sensie już... Tam... Już ci mówiłam. Co? Masz ty wziąć tą szafkę. No jak? Ja nie mam miejsca na klipy. Dobra, mam, chodź. No i więc jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie będą każde pokoje, zamknij drzwi. Ale no to tu będzie na pewno garderoba. Tu z tego co wiem jest planowana kuchnia. Chodź tu. Tu będą pokoje, tu będzie łazienka, no bo to są te jasne drzwi. Tu będzie salon taki nasz ten. I tu będzie garderoba z tego co wiem, jeszcze jedna. A no a tu jest garaż nasz, nie? Tylko właśnie trzeba zamknąć go. Sium. Zamyka się ładnie, dobra. No.
No i tak to wygląda, jeśli chodzi o piętro pierwsze. Ja już tu może jedną szafę położę i te. Dobra, to tu nie. Tu mamy wejście na drugie piętro. Dom ma 3 piętra, czajcie to, dobra, tu jest pokój. Na drugim piętrze nie ma nic, są oprócz pokoju, nie ma nawet toalety. Na trzecim piętrze jest toaleta i pokoje. No i tu dla mnie, moim zdaniem, widzowie, dla mnie, moim zdaniem, ten piętro jest najgorsze, bo tu są właśnie takie też pokoje i też są schosy. Dobra, ja osobiście bym nie brał tu pokoju. Tu będzie toaleta, niestety bez okna. No i tak to wygląda. Dobra, Marysiu, jakoś, że ty jesteś tu gościem, to wybierz sobie, jaki chcesz pokój, gdzie? Okej, okay. Ja już wiem, gdzie ja chcę. Jeśli ty powiesz, że chcesz tam właśnie ten, to ja ci odmówię. No ten jest fajny, ten akurat bym ci polecał, ten jest bardzo fajny. Nie, mi chodzi o taki prosty pokój, a nie z tymi ścianami w środku. O, są takie? Są. O, ten na przykład. No. Ten? Albo ten. Albo czekaj, bo ja jestem nie... Znowu z pasji? Ja jestem niezdecydowana. Chodź, co stanie? A muszę sobie połazić i poszukać. Dobra, to ty połaź, poszukaj, jak znajdziesz, to mnie zawołaj. Dobra, widzowie, ja najprawdopodobniej pokój jednak wezmę na samej górze, z racji tego, że tu są ładne te pokoje, no patrzcie. Dobra, może ten taki nie, ale mam takiego swojego faworyta w tym miejscu. Co powiecie na to? Nie za duży, ale fajny, przytulny, no nie? Tylko tu by było trzeba... No właśnie, trzeba tu coś zrobić. Kurde, nie wrócę tam teraz. Dobra, i co? Masz? Mam. Jaki? Albo ten. Czekaj, idę. No. Też są małe okna, ale no. Ale bo ja zrobiłam tu. Chociaż chyba raczej ten okna. No, ten jest bardzo ładny. To jest dziura. No właśnie, to trzeba naprawić, bo architekci się pomyli. Dobra, to weź sobie tu rób pokój i właśnie, chodź tu. Bo ja robiłem i tu weź sobie wycieraczkę, postaw i podpisz, że to twój pokój. Drugą jeszcze się dokupi, dobra, więc widzowie, ja sobie biorę pokój w tym oto miejscu, w zaciszu tu, o, w tym miejscu będzie mój pokój, tu dorobimy wyżej to, mamy tak fajnie. No, okej. Okay. Ja sobie tu biorę. Tu, czyli na dole, czyli na górze? Na samej górze. Puka się! W każdym pokoju się puka. Dobra, widzowie. Właśnie. W tym odcinku, właśnie teraz, zaraz, jedziemy ten. Teraz. Ściemnia się, kurde. Dobra, będziemy w nocy jechać. Jedziemy, Marysia, po nasze rzeczy z domu tamtego. Tamtego domu na zimie sprzedajemy. Co? Co? Mówię, że nie mam miejsca w ekwipunku. Oj, dobra. Dobra, czekaj. Ja teraz będę robić zdjęcia, więc jakbyś mogła... no. Sium i dobra. Dobra, widzowie, zrobiliśmy zdjęcia. Zdjęcia zobaczycie kiedy indziej, ale dobra. Maryś... dobra. Wejdę przez okno, póki są jeszcze niezabezpieczone i do garażu. Ale musisz wyjechać, bo ja nie wyjadę. A właśnie. Czekaj, bo muszę pierw busem zjechać. Albo go wystawić. Ponieważ chcę sobie upgrade'ować mój pojazd.
Dobra. No kurwa, nie chcę. O szkurde. No jak jedziesz, przytrzesz mi zaraz. No to weź się cofnij, no Boże. To kto ci prawo jazdy dał? Bardzo mądry człowiek ci samochód kupił. Co? Nic. Słyszałem to. Dobra, naprawiam samochód. Patrzcie widzowie, zmieniamy teraz koła. Opa, dobra. Wziąłem sobie narzędzia ze skrzynek. Mamy, dobra, schowajmy do plecaka. Sium, sium, sium. No i mamy. Teraz nasze autko będzie dużo, duże, dużo sprawniejsze i szybsze. Dobra, stoi tu nawet tam. Bierzemy. Okej. Okay. Ogólnie tu jest wyjazd, nie wiem czy wiesz, nie? Tam jest brama. Wiesz? Sium, dobra, bus. A po twoim jedziemy? Nie no, na dwa auta. Przecież się nie zabierzemy, dobra. Jedziemy. Jedziesz? Dobra. Jak ty jeździsz? Nie no, ja nie wiem, kto jej prawo jazdy dał, nie? Dobra, Essa, nie dogonisz mnie. Dobra, jedziemy. Nie, nie dogonię, bo mi... Nie mam paliwa. Bo co? Paliwa nie mam. Jak paliwa nie masz? No nie mam. Jak nie masz paliwa? No normalnie, po polsku. No a jak ci się mogło skończyć? Nie wiem, nie mam paliwa. No to weź karnistrem. Dobra, jedziemy. Jedziesz? Nie widać jej. Szukam tego kanistra. Nie wiem, gdzie są. Rondo. Dobra. Trzeci zjazd. Jedziemy. Nie, no patrzcie, jakie luksusowe autko. Fotele z wełny. Ojej. A, to tu. Dobra. Dam radę. Dam, dobra. A tu wykręćmy teraz ładnie. Chyba git. Oj, dobra. Wait. Poprawmy to trochę. A ja nie wiem co się stało, ale jak to się mówi? Niby mam tam paliwo w tym, ale mi nie jedzie. Dobra, wchodzimy do domu. Ło, wow, zdoby na Halloween. Dobra. O kurde. I tak ty bierzesz te dwie skrzynki. No, zapomniałem, że mój samochód nie ma podczepiacza. Aha. Przestawię go. Bo mi nie przytrzy, jak będziesz jechać. Wjeżdżać. Dobra. Lecimy. A laptop. Fotel. Okej. Okay. Mikrofon. Monitor. Talerz. Biurko. Komputer. Biurko. Biurko. No kurde, nie mógł jeździć. Dobra. O, Pikachu. Łóżko. I to tyle.
A to gaszę, 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 gaszę. No i dobra, te szafy weźmiesz. A, no i router. Jak ja chcę bez internetu żyć. Wszystko do ściany przymocowane było, dobre. Bierzemy, pyk. Okno zamknijmy. No i tu stąd rzecz. No to biorę kartę, ekran, książkę, zdjęcia, w sensie wytrych. Te rzeczy lekarskie, to kanapka, to. Szafę, to są stare rzeczy, to mogę zostawić, dobra. Biały plecak. Jesteś? Dojechałaś? Tak. Okej. Okay. To tam poda... Okej. Dobra. Na strychu. O, otwarty jest. Coś potrzebne? Chyba nie. Dobra. Weźmy nasz router domowy. Siu. No dobra. Resztę zostawmy. Kupimy sobie na miejscu. Zamykam strych. Cyk, 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 cyk. Dobra, Julia. Zabierze swoje rzeczy. No a też, no, no wiesz. A klucz, kluczyk tutaj. Dobra. O, okno zamykamy. Dobra. Piwnica. Coś tu potrzebne jest. A w ogóle co jest tutaj? Aha, łóżko. Wytyczy. Ha. Dobra. Tutaj nic. Dobra, toaleta. Z toalet weźmy apteczkę. Pierwszej pomocy, chusteczki może. No i boksa. Dobra, bym się mógł to spakować. Skrzynka robocza. Boks. Dobra, chodźmy. Spokój rolnika na łóżko, no to zostawimy, nie? Sam se przewiezie. Albo z nim przewieziemy, dobra. Do garażu już nie wchodzę. Weźmy te cukierki, póki dobre. Dobra, lodówka, w lodówce nic nie mamy. Stąd, o te kanapki. Dobra, jeszcze dobre będą, no. Dobra, resztę trzeba zostawić, no nie? Dobra, wyjdź z garażem i zamknij garaż, pamiętaj, ja już zakluczam tu drzwi. Dobra. Dobra. Zamykamy. Cium, 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 cium. Dobra. Da, już jadę. Okej. Okay. Czy czekać? Jedź już, trochę nie miałem. Pojadę to. Po. A wzięłaś już wszystko? No to chodź. Bierz tu, złap. Złap tu. O, masz ten sam plecak zielony. Co? Masz ten sam zielony plecak, co ja? Co tu pobrałaś? O Jezu, ile rzeczy. O. Też Pikachu. Ja nie mam plecaka zielonego. Na plecach masz. Dobra. Nie tak szybko. Zaraz zamykam. Padomku. Padomku, dobra. Tu wsiadam. Tylko uważaj, bo jest noc, nie? Wiem. Ty już pojechałaś? Nie. Gdzie ty jesteś? Tu. A ty tam jesteś. Nie widziałem cię. Dobra, chodź. I tak szybko nie jedź, nie? Bo masz... Te, ci się odczepią. Jedź pierwsza, ja ci powiem, jak się odczepią. No nie, ja tu widzę, jedź. Jedź. On, ty jedź, no. Chcę cię widzieć, nie, no jedź. No jedź normalnie. Trzymaj, W. No ja co, no nie umiem.
No. Ja, widzowie, ja muszę też na jakieś praktyki jazdy. O, papa, domku. Masz domek, pa. Odczepiły ci się. Nie. Dobra, to jadę, czekaj. Dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy już pod domem dosłownie, dokładnie tak, jesteśmy zaraz pod działką, no i lecimy do domu, no nie? O. Dobra, pa. Dobra, weźmy, oj, weźmy tu już. Siun. Ja sobie tu wparkuję, dobra, te można zdjąć w sumie, bo to tylko przeszkadza. To tą zdejmiemy. Nie, zaraz coś strzeli. Spokojnie. Nie, klikałam. Dobra, tu sobie wstaniemy. Weź tu chodź i to zupełnie zaraz coś strzeli. Ale co mam zrobić, no? Twój samochód. Weź, chodź po to i jedź. Ja nie mam tego do zaczepienia. Chodzi mi, żebyś przyszedł i jechał. Jak ty masz jedną osobówkę? No to się przejdę, no Jezu. No nie, no dobra, zostałem ci garaż otwarty. Da, widzowie, w następnym odcinku umeblujemy pokój. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. No i co? No. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Eluwina.